Witam, zapraszam na kolejny odcinek. Rynek Łomża. Dzień dobry. Nie trzeba się chować. Chciałem zapytać o to cenę tej marchwi. W jakiej cenie marchewka? Po złotówce? Za kilogram. Aha. A ziemniaczki? Po złoty 50. Aha. No dobra. O, tu groch jest? Groch. A w jakiej cenie? 3 złote. A słonecznik? A po co to? No tak. 5 złotych za kilogram. A. No dobrze, dziękuję. Witamy na rynkowskiej ziemi. Te papugi proszę tutaj dobrze skamerować, żeby tutaj przyszli kurne i kupili. Macie jakiegoś pana? A w jakiej to cenie te papugi? Promocyjne, po ile? Nimfa tygrysowata. Ale to za sztukę, czy za wszystkie? Za sztukę. Po 80 zł. No. O! I to moja kura ucieka. Przepraszam, w jakiej cenie pszenica? 90 za worek pewnie. A w worku ile? 50 kilo. O ile da pszenica? 90. A ja mam mały worek. Mały. Z nimi? Kurwa, śniadania szuka. No już daje, kurwa. Wyspa jest, ja cię pierdolę. Teraz ważny moment, uwaga. Teraz najważniejszy moment jest. W jakiej cenie te pocztowe? Pocztowe po 50, po 100, po 3 złote sztuka. Aha. Zależy od sztuki, powiem. Zależy od tak. Sztuki, no to. No. Klient nas pali, nie? Tak jest. Mówi to nie sztuka sprzedać, tylko sztuka zatargować, bo sprzedaż to nie ma problemu. No tak. To para, te szeki? Jaka to cena? Ile? 300. A te jaśniaczki? Należy, które... No tak... Od do. Nie, chcesz pan kupić, to co? Ha. No ale tę cenę chyba mogę znać. Ale ja nie chcę. Aha, rozumiem. Tajemnica. Tego pan nagrać, bo właściciela to będzie przyjmować.
wystarczy numer telefonu napisać na klatce i wszystko. I już sprawa załatwiona. Jak ci wiązę krótkie chlopy, to dopiero. Aha, będzie numer. A w jakiej cenie ta? Po stówce. No. A kiedy pan z krótkimi będzie w następno? Nie wiem. Aha, ale? Bliżej wiosny. Aha. No dobrze. Zobaczymy, tak. Adam mój to mówił tak. O, pieski. Jaka ta cena? To nie do sprzedania. Nie do sprzedania. Nie, to... Tak z nami jeżdżą. A, okej. Okay. W jakiej cenie te krótkie? Średnio 150 zł za sztukę. Za sztukę. Kupuj. Przyszedźcie. Gdzie ma święta? Niech żona mu przyjechała, bo teraz nie mówię. Kupiłeś czy? W jakiej cenie ma pan tutaj te jaśniaczki? Co tam, tańsze są, droższe. O, średnio po stówce. Proszę mnie przeklinać, no bo to idzie na cały świat. No. A w jakiej cenie te jaśniaki? A co, i tak nie kupisz, to po co? Ale no, cena trzeba tutaj udokumentować. Jakaś średnia? O, nie kupisz i tak, no to po co to się pytać? No nie kupię, ale... To idę dalej. Kupuj, dziadek! Hej, babo! Dobry. Co chłopie kupujecie?
No nie, tutaj, bo tu remontowali. To przynieśli tam trochę, że jak ta wydłużka wrasta, znaczy ta ulica poprzestała, nie? To prawo i... I jaka to cena? 300 zł. 300 zł. Za parę. Za parę. A tych? 350. 350. Troszkę droższy. Ale fajne. Ale fajne, zgadza się. Jak się lekko za... Pan nie nagrywa, bo ja zawsze oglądam. A tu 300 za dwie. A ta para tych jasnych? Stówkę. Stówkę. Za parę? Za parę. O. Promocji dzisiaj. Promocja. A te deresze? To deresze, tak? Deresze. Zna się to. Zna się, jak kręci coś co tydzień. Ten, no, jak? A jaka to cena? 150. 150. A. No i jak to my wszystkiego idzie się nauczyć z czasem? To ludzie wszystkiego nauczą. O, dokładnie. Tak jest. Tak jest. O, będzie znowuś oglądanie w internecie. Tak. Jaka to cena tych? No rozmaicie, 15 i 10 jak to da. Aha. No. 15 i 10 i 20 i różnie. Aha. Na YouTube, nie? Tak, zgadza się. A tych murzynów? A po dychu, po 5. Aha, po dychu i po 5. Pocztowe, po 10, ale nie ma komu kupować. Aha. Tu po dychu, ale nie kupać, ma kupcy. Kupać, chłopcy, kupać, bo jedziemy do domu. Cicho, bo kameruje. Dobra, niech kameruje. Tak. Klient nasz pan. Nie wiem, u nas sąsiad tam jechał karpie. Tak dobrze się dziwi, nie tu możesz pierdolnąć, to z Krajewa tego pozdrowię. Tak. Cześć Andrzejku, pozdrawiam cię z Elbląga. Przekażemy pozdrowienia, na pewno będzie. No jak? To będzie. A panowie, jeśli można wiedzieć, skąd jesteście? Od Rudy. Zambrów. Aha, od Zambrowa od Rudy. To pozdrowienia dla pana Andrzeja, tak? Tak, z Elbląga. Z Elbląga, a. Dobrze. Dziękujemy. Proszę. Tu znajomy. Tomek, idź zobacz, tylko to dwie samyczki będą w tej teresie. Jaka to cena tych? Po złotówce symbolicznie. Niech mam po złotówce. Dam piątaka i biorę. Po 15 za tamty. Aha, tutaj, tak jak po 15 jak leci. No. Ja też nie mam z nim, ale jak mi dojdzie, to nie pokażę. Ile taki budapusz? Wydychy. Jak wszystkie po 15. Ganiane go wyjdzie. A co to jest? Bociany. A bociany? Tak. I jaka to cena? 180, a młode 50.
Za parę 180. Za parę 180. No. Takie coś, coś innego. Tak. Pan łapka będzie w górę. Nie oglądamy pana. Tak. O, dziękuję. To jeszcze, jeśli panowie nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji. Tam, ten pod filmem jest czerwony taki subskrybuj to. Tak, to w niego trzeba kliknąć i tak. I on się zmieni na taki szary. No i dobrze. I to już jest, jest bardzo dobrze. Z góry dziękuję. Będziesz pan miał. To dziękuję ślicznie. A jak ryby biorą? Zobaczysz tam o rybach, że pan łowisz, tak? Nie, to nie, to nie ja. To nie ja. To nie ja. Ale tak czy tak to będzie. Przepraszam, co to te czarne to są? A w jakiej to cenie są? 5 zł. Przepraszam pana tutaj, to nie. Właściciela brak, tak? Co? Właściciela brak. Właściciela brak. To po co takie fotografie? Na YouTube'a. Na YouTube'a. No pan. Można wejść, można zobaczyć tam. Nie, to ja wiem, prawda. Tak? Oglądał pan kiedyś? Można tam też zasubskrybować, żeby tak dopełnienie takie było. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Pozawać. W jakiej to cenie ma pan te ptaki? No trzeba te duże. 150. 150 za parę. Czyli 50. Wołżański 50. Każdy, no prawie wcześniej tam, tak. Czasami deszcz był, czy tam latem słabo było, to już nie nagrywałem, ale tak to w każdą niedzielę po południu już będzie. Też pan ogląda pewnie. Ktoś jeszcze. Tak, tak, tak. Jeszcze jest ktoś drugi. Opona, w jakiej cenie te? 4 dychy. Za sztukę? No. O, krótka. A te wywrotki, w jakiej cenie? Wywrotki? Tak. Zawsze 150 zł.
samczyk 150, samiczka 100. Tak, jak najbardziej. Ułatwiłoby to sprawę. Powiedz synu, a mi się Marian nie nasza. A ja tam się żadnej zemienię. W jakiej cenie te jaśniaki u pana? Po 3 dychy. Ja sprzedawałem mniej więcej w datę to po 150. Dla jednego. Ale mniej więcej. Halo? Mniej więcej. O, zdjęcie, czekaj, ja ci trafię tu jednego. Zaraz, zdjęcie, kurwa. Tak, żeby pokazać, żeby bardziej jechać na rynek. O. Żółte po ile? Popatrz, no kurwa, w telewizji, że to się... Jaka to cena takich ptaków? 2000. 2000? Dobra, chodź. Ale to za sztukę, za parę, za wszystkie. Za parę. A. Tych, co pan wpuścił. A co to się w ogóle nazywa? Jak to, tak? Brodawczak polski. Jak? Brodawczak polski. Brodawczak polski. A. Ja to tam czekam, co tu na rynku trzeba na ten nolik. Stary? No, Oliksa można, tak. Można też numer telefonu. Będzie w telewizji, to no można dla ułatwienia sprawy numer telefonu powiesić, ułatwi to sprawę. A te żółte to też? Też. A jaka ta cena? To zależy jaki jest budowa, dziób, oczy. A. To się w tego ma, nie? I kupiec, czy na palomie, czy nie? I odkupca się. No tak, no tak. U nas jeden ulicę napisał Amerykanów, która to teraz kto przyjeżdża i patrzy ulicę Amerykanów do pracy, to już podwójnie bierze za robotę. Kurwa, mówi, no, kurde, zmień tą ulicę. Ja się nie wyrobię, mówi, z kasy. No tak. Dziękuję. Spokój do dzisiaj. To do Playboya? Tak. To samice tylko nagrywać. Sam to nie nagrywać. A w jakiej cenie to tak? Samice? Nie, te samice. Te samice. Te samice. Starsze czy młodsze? Depilowane goło czy goło? No może tutaj to nie miałoby tak aż takiej różnicy. No, no przyprowadzić trzeba kolegę tutaj jakąś siostrę czy... Czy nawet i żonę, to wtedy będziemy dla godzinę. No po 30 zł, 40. Aha, po 30, po 40. Ławcie wsadzi, cholera. Wstawaj, szkoda dnia, bo cię nagrywają. No łapcie nadepnij. To będzie na YouTubie? Tak. Tak. Oglądacie pewnie czasami tam panowie. No, no ostatnio widzieli też. Czasami tam wnuczka wróci do siłowa. A ten jest tygrys Malezji. O.
też ta sama kurwa. Ta sama cena. Proszę? Ta sama cena. W końcu nie, to więcej 50. A. 50 stówka. Ja dojechałem. Zależy który. Nie, nie, nie. Po wczorajszym. No, zamiast kupić, zamiast sprzedać, to nakupowali całą klatkę. To od razu ja zaproszę do subskrypcji panu. Tak? Tam, tak? To jest pod spodem taki napis czerwony, pod filmem. I należy w niego kliknąć. On się tak zmieni na taki szary. Ale konta nie trzeba podawać. Nie, absolutnie nie. Teraz do konta. Nie, nie, absolutnie nie. To kupione zostały. Sam, tylko to Andrzej, kupił wodę mi sam. No, 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 właśnie coś się może dla tego gromadzenia ludzi. Nie, bo to różnie. Nie, bo mamy. Niewielkie, ale to są drogie. To są wiele. Myślę, że ona ma mało, tylko wiesz, nie jest taka trudna. Moje sokoły do sprzedania można. No w paru tak jest, to w paru to cały guzik wyjdzie, żeby się przeleczyć. No tyle, że tak jest. Przepraszam, się tu wejdę w słowo. Garwolin prawdopodobnie właśnie wystawia. A kiedy? Za? Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. No to pewnie tutaj z Łomży jak zwykle się parę osób zleci, żeby... No może by się i przyjechał? No, można by było, tak jest. Żeby tam, no jak ktoś to wparł się, tak, nie zawsze wyjdzie. No to? To jest Grynicy, tak ma tam. A te sobie rynkami ile parka kosztuje? 6 dychy. Co? 60. Te pawie? Nie, pawie Teo 60, a te stówę. Te stówę? Samiec. A to są spożone tymi ogonami? Nie, nie. Te są tymi... To Teo się paruje, ale no to co, jak oni się parują? Bo tu młoda samica... A te nie. Te nie, ale para. Samic odniesie trochę, samica słabsza. Buciany w jakiej cenie? 30 za sztukę. Przepraszam, to pana może? A co? A jaka to cena tych jaśniaków? 200 różnie. Aha, różnie. Od 200 się zaczyna, tak? A za sztukę czy za parę? Za sztukę. Za sztukę. Za parę. Aha. No pytam, nie wiem. Ale wcześniejszy też powinien się pokazać. Ale chuja się jedzą z kurwa. Biorąc to, kurwa, nie nagrywaj. I u nas wcześniej zdawało, że to same. Trzeba trochę. Co trzeba, kurwa? Arek do mnie moje nagramy nie wypuściły.
Dla ciebie, towary. Na bułkę mi się wychowała. No. 50 zł, no. Tak? Za niego. Jeszcze jak. Trochę niż podwłośnie. Kurwa, no. Grzywacze był zrozumiałem, bo sam tych grzywaczów takiego. A tu rozumiesz tego. A słuchaj, ja rolery mam, daj mu mi pan dobrze piechać. Pana? Nie. Co to tam? Samice ma pan? Samice ma pan? Nie, 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 ale tak działem. Tam się ona zielepiła, się kupiła i tak mówię, że dla mnie. Zostało, sprzedawał, gdzieś? No kupuj coś, ładnie, kurwa, nie wiem, ale jakby nie było. Nie? Kurwa, tak jak chcę cię. No i tam parę sztuk. Wiesz, żeby nie gnane, to by nie puszczą. Ale nie, no gnane, bo a wie, tak, bo czyny. Widać, że chłodzą. O, to widzisz go z klatką koło grudnika stoi? Muzyk czy nie? Z Jackiem razem. Ale to nie muzyk. Oj kurwa, z tym jest. Grundy. To te kurwy, co wtedy tam siedziały w kusikach. W jakiej cenie dwa puszki? 40 mln. Za cała para taka. Za sztukę pewnie, tak? To są myszki. Sześć samic jest, może z młodzieży na pewno, daj szpokój. Ja i tak się cieszę, że kurwa o, zdrowotne kurwa wydałem. No, dobrze. Weź to parę kurwa. Co? Od stówy w górę.